16 października w Legionowie, duża gala, transmisja w telewizji publicznej. Rozpocząłeś już przygotowania do starcia z Felixem Lorą? Właśnie zaczynam przygotowania. Myślę, że 3 tygodnie, nie jest to wiadomo dużo, ale na mój staż myślę, że powinno wystarczyć na tego zawodnika. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Wziąłeś sobie takie mocne postanowienie poprawy po tej ostatniej walce w Międzyzdrojach? Znaczy wiesz, poprawę można sobie wziąć, tylko trzeba mieć jeszcze czas do tego. I wiesz, jeżeli ja pracuję po 12 godzin, to w sumie nie zawsze mam czas na trening. Trenuję dwa razy w tygodniu, czasami 3 razy w tygodniu. To się nie może zazwyczaj przygotować, nie? Dobrze, no. Tak boksuję, jak boksuję, no i na razie chyba się nic z tym nie da zmienić, no. Widziałeś swojego rywala w walce z Krzysztofem Cieślakiem? Tak, widziałem, oglądałem tą walkę, się zastanawiałem się, po co go Krzyśka wystawili. Tam zawodnik był dużo cięższy od niego. Było widać, że przeważa fizycznie nad Krzyśkiem. Nie? Krzyś nie mógł nic zrobić. Każde jego ciosy były tak, jakby kurka komar gdzieś ugryzł. A tamten jak uderzył nawet przez gardę, to Krzyśka gdzieś tam po tym ringu prawda, przenosiło. Także no, będzie to trudny zawodnik, silno bijący, aczkolwiek niezbyt dobrze technicznie wyszkolony, tak mi się wydaje. Właśnie tak jak Krzysztofa prosiliśmy, żeby porównał was obu, bo miał okazję z wami sparować i walczyć, co stwierdził, że pewno przewaga siły jest po jego stronie, ale przewaga umiejętności po twojej. Zgodziłbyś się z takim porównaniem? Myślę, że tak. No. Ja mam technikę, ten ma siłę. No myślę, że się zgodzę z tym porównaniem. Tak to samo widzę to. Będziesz teraz walczył na kanale pierwszym telewizji publicznej, to na pewno jest duża promocja. Nie zrobisz czegoś, żeby mimo wszystko jakoś trochę lepiej przygotować się do tego startu z Felixem Lorą, żeby pokazać się? Pokazać się, no w sumie słuchaj, no trzeba żyć. No, na jednej walce świat się nie kończy, a wiadomo, że w boksie zawodowym ta jedna walka może dużo zmienić, prawda? No, mam sobie zamiar teraz wziąć 2 tygodnie wolnego z pracy, zobaczymy, czy mi się to uda. Jakby się to uda, to postaram się troszkę przygotować, aż do takiej walki trzeba jakby nie mówiąc dwa miesiące trzeba się przygotowywać. To nie ma to, że się przygotuje ktoś w 2 tygodnie i będzie świetnie boksował, prawda? Ja myślę, że wygram tą walkę, chociaż będzie to ciężka i będzie to takie mordowanie, nie boks, tylko takie męczenie się, tak jak w sumie każda z moich tych walk zawodowych. No. Czy to jest dodatkowa motywacja, że masz okazję pomścić swojego kolegę? Znaczy nie, ja wtedy tak to akurat, wiesz, nie myślę pomścić kolegę. No kolega przegrał z nim, ja nie będę, ja go nie będę mścił. Myślę, że kiedyś się sam zemści, jeżeli będzie miał taką okazję. Przybierze troszkę na masie, troszkę technicznie się podszkoli. Myślę, że spokojnie da radę. No. No, a to jest to tylko sport, no. Walkę każdy może przegrać, no. Tylko zależy w jakim stylu. Będziesz przygotowywał się u siebie w Myszkowie? Będziesz tam miał jakiś sparring partnerów do dyspozycji? Znaczy, jako sparring partnerów to tam nie mam zbyt dużo praktycznie, bo mimo, naprawdę nie ma nikogo, z kim bym mógł posparować. No będę szukał z trenerem Czernickim, no. Myślę, że teraz już te 2 tygodnie poświęcimy się już i postaram się już być na codziennie na treningu, a nie raz w tygodniu. Krzysztof Cieślak 10 października będzie boksował z Dariuszem Snarskim. Jak typujesz wynik tej walki? Jest to bardzo ciężkie, tak samo. Dariusz Narski jest dobry, technicznie wyszkolony, będzie miał szybką lewą rękę. Krzysiek ma takie przestoje i tą lewą ręką on zazwyczaj przyjmuje na głowę niepotrzebnie i później trudno mu zebrać myśli, żeby jakąś akcję logiczną przeprowadzić. Więc moja recepta jest taka, że powinien przed walką sobie ustalić w głowie trzy akcje, zapamiętać je i na każdy ten lewy cios po prostu te akcje zamknąć oczy, żeby je wykonywał. To jest moje zdanie, bo w inny sposób będzie mu ciężko wygrać. No. Ale ostatecznie myślisz, ostatecznie nie podejmujesz się, rozumiem, tak? Typowania zwycięzcy? Ja uważam, że będzie mu ciężko, o tak powiem. Będzie mu ciężko, myślę, że Darek jest na tyle doświadczony zawodnik, że może Krzyśka tak troszkę wypykać. Chociaż Krzyśek może go trafić, też silnie bije, prawda? Także może go Krzyśek trafić prawym sierpem. Ciężko powiedzieć, kto wygra w tej walce. Jeszcze wracając do twojej walki, ostatnio w Międzyzdrojach troszkę narzekałeś na jakieś bóle w kręgosłupie. Ustąpiło to? No nie, dalej niestety boli. Także mam nadzieję, że mnie taki ból nie złapie na walce, na ringu. Raz tak miałem na sparingu, co prawda mnie złapało to od razu na ziemię i przez 2 dni z łóżka nie mogłem wstać. Zrwa kulczowa, ani jeździć samochodem nie można, ani nic, bo praktycznie mogę pracować tylko stojąc, nie mogę siedzieć. Jak siądę, to mnie boli pod lewym kolanem i koniec. No, nie da się siedzieć ani samochodem jechać, ani nic. Także jest to dosyć uciążliwe. No.